Jak dodać nowego użytkownika w Windowsie 8.8.1? Robimy to z poziomu panelu sterowania. Aby przejść do panelu sterowania, klikamy prawym przyciskiem myszy na przycisk Start. Wybieramy panel sterowania. Widok według kategoria. Możemy zmienić duże ikony, małe ikony. Ja zostawię według kategorii. Wybieramy konta i bezpieczeństwo rodzinne. Zmień typ konta. Następnie dodaj nowego użytkownika w ustawieniach komputera. Przechodzimy do ustawień komputera. Klikamy dodaj konto. Tutaj mamy do wyboru. Możemy się logować, utworzyć konto Microsoft lub możemy się logować bez użycia konta Microsoft. Wybieram zaloguj się bez użycia konta Microsoft. Zakładam konto lokalne. Nazwa użytkownika będzie test. Hasło. Hasło ponownie można wprowadzić wskazówkę dotyczącą hasła. Klikam dalej. Konto test. Konto lokalne. Zakończ. Konto zostało utworzone. Jeszcze spróbujemy się zalogować na nowe konto. W tym celu przechodzę do trybu kafelkowego. Klikam na użytkownika. Jest nowy użytkownik test. Wybieram. W tej chwili wylogowałem się z konta głównego i loguję się do konta testowego. Jeżeli podobało się wideo, jeżeli jest przydatne, zostaw komentarz i do zobaczenia na następnym wideo. Cześć.